Witam w nowym filmie. 6 listopada. Łuk mam już do 800, jak widać, podczepiony. Dzisiaj zaczniemy sobie tę uprawę. Już taką, powiedzmy, pod przyszłoroczną kukurydzę, czyli zimową orkę jakby. Zaczniemy jutro, a dzisiaj zaczniemy przygotowanie do tego. Tato już dzisiaj posiał NPK po prostu na ścierlisko, na poplony. No i trzeba tego NPK pomieszać. Posiał go już, aby już było to na kukurydze gotowe. Także dzięki temu mamy o jeden wjazd później mniej po orce na wiosnę. Dlatego NPK poszedł już. A teraz słuchajcie, trzeba go delikatnie wymieszać. Także talerzówkę też mam już podczepioną do 900. No i za chwilę pewnie pojedziemy coś tam jeszcze dzisiaj potalerzować. No i działamy. Mam do porobienia dzisiaj 3 działki, to jest jakieś 7 hektarów. Ogólnie jest taki plan, aby słuchajcie, potalerzować wszystko ponownie, bo to już raz było talerzowane po żniwach. Chodzi o to, że na całej powierzchni, gdzie będzie kukurydza na przyszły rok, jest właśnie plan, aby posiać już NPK pod kukurydzę, pomieszać go, zorać to i tym sposobem właśnie później na wiosnę po orce będzie wystarczy posiać już tylko mocznik. Nie wiem, czy powiedziałem na początku, tato tutaj posiał 200 kg NPK. No i słuchajcie, teraz to mieszam. Talerzówkę ustawiłem na maksymalną głębokość, ale pewnie pod słońce nic nie widać, więc za chwilę się obrócę i wam pokażę, jak ona robi. Jeszcze też sobie wyjdziemy. Więc tak, tutaj właśnie w tym momencie pierwszy raz testujemy tą talerzówkę na maksymalnej głębokości, jaką ona jest w stanie, powiedzmy, się zagłębić, no bo na tylnym podnośniku ciągnika głębiej już nie pójdzie, bo po prostu maszyna zaczyna nam się składać, tak? No i słuchajcie, nie można już dać jej głębiej. Czekajcie, tylko sobie nawrócę. Jeżdżę około 12 na godzinę. Chciałem wyjechać szybciej dzisiaj to robić, ale niestety nie było jak. Była inna robota. Trzeba było też dokończyć ten wniosek, wysłać to już tak, żeby to miało ręce i nogi. Także słuchajcie, tak jak widać, to pracuje. Troszkę podskakuje, buja. Jak widać, ona już nawet powoli się nam miejscami próbuje składać. Dobrze powiedziałem, chodziło mi o to, że ona się zaczyna składać, jak damy tutaj głębiej. Takiej tragedii nie ma, mocno nie podskakuje, ale to już jest koniec tej możliwości, tak? Dziewięćsetka drzejak zwariowana, zobaczcie. Idzie jak burza, bez obciążników. Przesady. Możemy pójść zobaczyć, jak to wygląda teraz. I tak, chodzi o to, aby dobrze wymieszać nawóz. Właśnie to robimy, zobaczcie, żeby nie było, że... Zobaczcie, klipsy wszystkie są zdjęte, wywalone, także ona już głębiej nam nie pójdzie, żebyśmy co robili. Prędzej nam się złoży. I tak to wygląda. Nawet dosyć fajnie już robi. Miesza nam ten nawóz i no docina to wszystko, co tutaj urosło przez ten czas po żniwach. No i to fajnie nam właśnie zrobiło, ale myślę, że 15 centów na pewno bierze. Tak o, dokopałem się już do twardej ziemi, powiedzmy. Miarkę sobie wziąłem. No nawet więcej.
17-16 może. Tak to wygląda. Też nie chcę tutaj za bardzo przedłużać, bo też nie chcę tylko talerzowania w filmie, nie chcę, żeby film był za nudny, więc słuchajcie szybko i na temat, widzieliście co i jak to tutaj nam przebiega. Na początku też mówiłem, że będziemy talerzować poplony. No tutaj właśnie, tak jak kiedyś też mówiłem, poplonu, czyli bobiku, nam troszkę brakło w tym roku. No i wszędzie nie udało się go posiać, ale później na innych działkach już bobik ładnie z owsem nam rośnie. Także słuchajcie, to też będzie talerzowane. Później ładnie zorzemy, no i przez zimę nam to się fajnie musi ułożyć w ziemi, a później siew kukurydzy. Także nie przedłużam, widzimy się jutro, może gdzieś rano z pługiem. The next day. No i witam, kolejny dzień, godzina 7:00. Jedziemy talerzować to, co jedziemy orać, to co wczoraj talerzowaliśmy. Jeszcze sobie sprawdzę olej, czy wszystko jest w porządku. No i dostanę, czy nie dostanę. Tak, jest idealnie, powiedzmy. Także zaczynamy. Jest ogólnie minus 4 stopnie było w nocy. Jeszcze jest lód na szybie. Zobaczymy, jak on zagada. Jechał też na Capitol na jego zaprzysiężenie. Grzanie zgasło. Jest. Trzeba mu dać z 5 minut, żeby się delikatnie zagrzał i jedziemy w pole. Tu muszę zmienić godzinę, bo czasem wam mówię, a jest źle. No i zaczynamy. Pierwszy przejazd. Wczoraj potalerzowałem, tak jak miałem posiany nawóz, 3 działki. No i dzisiaj to sobie na spokojnie zorzę. To jest jakieś 7 hektarów w 3 kawałkach, także dzisiaj myślę, że spokojnie, nie ma problemu, żeby to poszło. No, już się ciągnik troszkę rozgrzał, zanim dojechaliśmy w pole. Ogólnie teraz pokazuje minus 2, w nocy było jakieś minus 5 chyba. Także no już troszkę pogoda jesienna, całkowicie można powiedzieć. No i zaczynamy, tak jak mówię. Tutaj sobie tak zacząłem, na szybko dorzucam, bez kombinowania jakiegoś odbierania, nie ma jakichś tam chaszczy na w bruździe, na miedzy, powiedzmy, chociaż miedzy, nie, miedzy też nie ma. U nas ogólnie miedzy na polach nie ma, tak jak pewnie już zauważyliście, nigdzie. No i lecimy, zaczynamy, słuchajcie, 8 na godzinę, 1400 obrotów. W 800 mamy już 720 motogodzin. Troszkę wydaje mi się przynajmniej, że 800 będzie powoli doganiać w godzinach 900. A to tylko dlatego właśnie, że 800 się orze, a jak wiadomo, no to zajmuje najwięcej czasu, tak? Orka jednak jest najbardziej czasochłonna. No a 900 to co, talerzówka, jak się podepnie, no to szybko się przetalerzuje z przyczepami, czy tam jak się jeździ, albo z głęboszem. No to też to, kurczę, nie jest jakieś czasochłonne jakoś bardzo.
sobie tam jeszcze 900 robimy, bo zapomniałem. No nieważne. Ale tak czy inaczej, chyba żebym pług zapiął do 900, żeby też trochę polała. Można by było tak zrobić jeden kawałek taki większy, żebyście mieli porównanie, jak 900 sobie jeździ z tym pługiem. No to może, kto wie. Kto wie, może zrobimy tak, takie coś. Koła mamy takie same, opony takiej samej szerokości w obydwu ciągnikach, więc tutaj można to śmiało zrobić. Pług mamy rozstawiony na 50. Nie ma sensu szerzej i tak jest w sumie dobrze. Chociaż zobaczymy, zrobimy sobie jeden przejazd na 55, zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy będzie tak samo, czy słońce jeszcze jest nisko i daje po oczach. No nie za bardzo to wygląda. Pług się nam nie chce tyłem zagłębiać. Przód muszę dać troszkę płycej. W tym roku ogólnie ładnie się orze, ale teraz jak dałem na 50, to dużo zostaje pszenicy, tej co urosła, wyrzuca na wierzch, więc chyba damy na 50 tak jak było, bo dałem na 55. No i zostaniemy przy 50 cm na skibę, bo widzę, że jest gorzej teraz. Miałem zmienić też czas na zimowy w ciągniku. Mamy godzinę 7:29, a tu jest 8:29. Czekajcie, niech się obrócę, zobaczymy, gdzie to się zmieniało, bo ja już w sumie zapomniałem, jak to się zmieniało. Chyba z poziomu tutaj, nie tutaj, z tych przycisków. Tutaj raczej nic takiego nie ma, gdzie to jest Enter, nie wiem czy coś widzicie. A tu jest tylko, o, czekajcie, bo tempomat. Tu jest tylko wykrzyknik od błędów. A no i miałem dać wężej, no i już, będziemy jechać do końca. Wykrzyknik od błędów i książka. Książka, co to jest ta książka? A jakieś te, chyba kalibracje. No dobra, tu nie będziemy wchodzić, Escape. A w wykrzykniku co mamy? 8 błędów. Jak chcecie zobaczyć, to możecie zobaczyć, nie wiem. 8 błędów. 1D.2.0B 081F0 1D10D 041A1 041A5 051-57 051-64 0F1-1D. Tyle. To są wszystkie błędy w tym ciągniku przez 720 motogodzin. Ogólnie to jakieś chyba takie pierdoły, bo nic tam nie było robione za bardzo. Także no cóż. Jak kiedyś pamiętam, wyskoczył mi błąd od hydrauliki i taka ikonka tych przycisków od hydrauliki się wyświetliła. Ruszyłem jednym i zgasło. Coś jakiś po prostu głupi błąd, tak? Coś się tam może przycięło albo co, nie wiem. Nie wiem, który to teraz błąd, jaki to ma kod. Trzeba by sprawdzać w książce.
Dobra, damy na 50. A dobra, niech się obróci. Jak się obróci, to damy wężej tak jak było. A, miałem czas przestawić, no. Zająłem się czymś innym. Dobra. A 50 jest dobrze. Lepiej to wygląda. Nie rzuca tak ciągnikiem, nie wiem czemu tak rzucało przedtem. Też po tej talerzówce nie jest idealnie równo na polu i może za to tak łuk podskakuje na kółku i zaraz cały ciągnik rzuca. A, no i tak, trzeba zmienić godzinę, chyba tutaj. O, jest. Terminal trzeba kliknąć i trzeba zmienić tutaj na Siódmą. 7:32. 8:32. Zapisz. 7:32. No i dobrze. A data się zgadza? 07.11. Tak, 2024. Zgadza się data. No i słuchajcie, ostatni kawałek. Jakoś dzisiaj nie mam za bardzo wędy do nagrywania, ale jak już zacząłem, no to spróbuję to zakończyć. Nastąpiła mała zmiana planów, bo słuchajcie, tak jak teraz widzieliście to, co talerzowałem i ta działka, to były pola, gdzie nie posialiśmy bobiku, po prostu dlatego, że już nie mieliśmy więcej nasion. No i dlatego już to orze na zimę, już to zaczęliśmy robić. No i mieliśmy w sumie robić wszystko, ale powstał taki plan, że słuchajcie, jest pogoda, jest, zapowiadają jeszcze około 2 tygodnie pogody, poplony są posiane na tych działkach reszty, co tam zostały, no i nie chcemy tego tak szybko likwidować. Tylko właśnie dlatego, że to jeszcze rośnie, tak? Przez te 2 tygodnie to jeszcze nam fajnie rośnie. No i jest pogoda, jest czas. Będzie później czas, żeby to zorać. Nawet jakby delikatnie popadało, to i tak jest, tak jak widzicie, nie jest mokro. Zdążymy to później jeszcze przeorać. Także na ten moment te 3 działki i jeszcze chyba 1 działka, tam gdzie kiedyś ostatnio mówiłem, że jest słabszy popląd, bo była później susza i on nam nie urósł, to tamta działka jeszcze pójdzie chyba na już pod pług. No i na ten moment byłoby tyle. Jakbyśmy zrobili te i tamtą, to będzie jakieś prawie 20 hektarów, bo tamta działka ma około 9. No to jakieś 18, 17 może. Byłoby gotowe na zimę. No a reszta zostaje, bo ładny poplon jest urósł po prostu. No i nie chcemy go jeszcze likwidować, bo zapowiadają pogodę. I tak to właśnie wygląda. Myślałem, że jedziemy za porządkiem, bo tutaj zaraz obok mamy kolejną działkę i tam po lewej stronie kolejną, ale tam już właśnie jest ładny poplon. No i jako, że zapowiadają pogodę, no to nie chcemy tego jeszcze likwidować. No. Także jestem na ostatniej dzisiaj działce, tam obok widzieliście wczoraj talerzowałem. Talerzówka szła jak tam, jak i tu na maksymalne swoje możliwości. Tam jakby pewnie nie dopowiedziałem, jakby ktoś chciał pisać, że zablokuj ją na hydraulice, żeby ona ci się nie składała podczas gdy dajesz głębiej, tak? Bo ona delikatnie nam idzie w taką literę V. Jak daje głębiej. I tak, już właśnie zawczasu na to odpowiem. Nie da się, nawet jak dobije ciśnienia. Nie wiem dlaczego, ale ona i tak nic to nie daje po prostu, tak? Może przez to, że są tam te małe siłowniczki od blokady. Nie mam pojęcia, ale zawsze rozkładam ją.
czekam aż daję napływający, czekam aż ona opadnie i dobijam, próbuję przynajmniej dobić ciśnienia do siłowników. No i to nic nam nie daje, ona i tak robi swoje. Tak ta talerzówka jest już zbudowana i nie możemy nic z tym zrobić. No i tak by było, słuchajcie. Także jedna gorka zimowa troszkę nam zwolni. Myślałem, że w tym tygodniu, może nie, ale na początku przyszłego tygodnia zakończymy robotę w polu. Jednak nie, słuchajcie, czekamy aż ten poplon jeszcze nam trochę porośnie. No i może coś z tego będzie lepszego za to, tak? No. Pług tutaj na tej działce już sobie rozstawiłem na maksymalną szerokość. No bo jest 2 hektary, ale jest dużo szerzej niż dłużej. No i słuchajcie, musiałbym się tu ojeździć, jakbym miał na 45 albo 50, tak na fulla jadę. Jest tego nawracania trochę, ale zawsze to szybciej. No bo działka jest szeroka, tak? I jak widzicie, krótka. Też tym bardziej, że tutaj się trochę ładniej orze niż na tamtych poprzednich działkach. No to tutaj jest taka właśnie możliwość, że można sobie spokojnie dać szerzej, tak? Tak jak widać, jest ładnie, równo, wszystko, nie ma problemu. Także co mogę jeszcze powiedzieć? Do tej pory, dzisiaj sobie rano wykasowałem licznik od spalania. Spalił mi 111 litrów. A zrobiłem już pewnie ponad 6. To jeszcze z hektar został, około 7 jest. No to coś... coś koło tego powinno być chyba. Koło 6 na pewno zrobiłem, tak? No, plus dojazd, zakańczanie tych dwóch działek. Ta była fajna, bo ona jest długa. Tutaj. No, ale tak czy inaczej, nieważne jakie pole, ważne, że jest. Słuchajcie. Tak się zastanawiam, czy coś jeszcze miałem wam powiedzieć. Nie chcę za bardzo przedłużać, żeby te filmy nie trwały po 40 minut. No bo tu nie o to chodzi. Jak widać, cały czas bez przedpłuszków. Delikatnie nam korzenie i miejscami pszenica lubi wyrzucić to, ale to nie jest w ogóle żaden problem. Tak ma być, słuchajcie, tak ma być. Jakby ktoś chciał pisać znowu, załóż sobie przedpłuszki, to nie założę przedpłuszków, bo tak ma być i tak jest dobrze. Zobaczcie, jak fajnie słoma się układa w całym profilu. Nie idzie na spód. W tym roku już kolejny raz pewnie to powtórzę, ale się bardzo ładnie orze. Na tej działce to bajka w sumie, bo tutaj zazwyczaj się dobrze orało, ale na tamtej działce jednego roku, jak był taki fest mokry rok, to była tak ziemia ubita przez ten deszcz i to wszystko. Zima była słaba wtedy. Nie przemarzła nam ta ziemia tak. To wiem, że ten pług po prostu musiałem czasami ciągło wysuwać, żeby dociskało go, po prostu wyskakiwał mi tył i szedł całkiem płyciutko, tak? Delikatnie musiałem go trzymać na cięgle, żeby po prostu trzymał głębokość. Także nie wiem czemu. Tak czy inaczej, jak pewnie wiecie, kuna pług kiedyś mieliśmy. No i może być tak, że on nam delikatnie ładniej orał, ten kun. No ale jeśli chodzi o to, jak ten pług tutaj nam pracuje, to myślę, że trochę lżej jako ten lemken. No i wszystkie te funkcje, jakie on ma, tutaj trochę zawaliłem z zawracaniem, wszystkie funkcje, jakie on ma, to są na mega plus, tak jak wario i kółko na hydraulice. No to takiego czegoś tak rozwiązanego, myślę, że fajnie, nie ma żaden pług, przynajmniej mi znany.
tak właśnie mało znam pługów, może to też taki jest fakt. No ale cóż, orze działa, jak na razie nic się nie dzieje, także lecimy. Trwałość materiałów, tak jak mówię o na przykład remieszach czy tutaj wszystkim, no to jest dobra, no bo sami widzicie, pług kupiliśmy gdzieś 2020 chyba, może nawet delikatnie wcześniej, no i od tamtego czasu nic nie było w nim wymieniane, odpukać. tak by to wyglądało. Dołożyliśmy tylko krój, bo jak zamawialiśmy krój, pług, to konfigurowaliśmy i wydawało się nam, że powiedzieliśmy sprzedawcy, że chcemy krój. Pług przyjechał, pług odebraliśmy i tak zaczęliśmy już w sumie orać jakiś czas i tak się zastanawiamy, gdzie jest krój. Zapomnieliśmy o tym. Jednak, no i trzeba było go domówić. Nie był to mały koszt, bo kosztował on wtedy, jako żeby go dołożyć, chyba jakieś 7 tysięcy. Takie dwa talerze. Także no, troszkę to kosztowało, żeby to dołożyć, ale dużo lepiej się jeździ z krojem, no bo odcina nam ostatnią skibę, no i nie zasypuje nam gruda jej tutaj z lewej strony, bo tak nam zasypywało, no i ciągnik nam dużo lepiej się jeździ po prostu teraz, nie? No i słuchajcie, tak by było, tak by to wyglądało. Zimową orkę można uznać za rozpoczętą, także dużo tego nie ma. Jak porobimy to, tak jak mówiłem, niecałe 20, no to zostanie nam, tak jak wiecie, pewnie coś ponad 20 jeszcze, więc to jest, to jakby się tak wziąło od rana, to jest 2 dni roboty, tak? No, żeby już tak nie szaleć, to 3 dni roboty, także no, nie ma pośpiechu, tak jak sami widzicie, tak? Też żeby było co nagrywać, słuchajcie, ja to muszę robić tak powoli, tutaj coś nagram, tam coś nagram, bo tak jakbym to zrobił wszystko szybko, no to słuchajcie, nie byłoby filmów, tak? Ale też nie chcę zapeszać, jakoś tam to w miarę nawet fajnie idzie. No i słuchajcie, myślę, że nie będziemy już przedłużać, ja to zakończam, jadę do domu, może jeszcze dzisiaj umyjemy kombajn, zobaczymy, co tam koło domu będziemy robić. No a na ten moment dzięki, słuchajcie, za oglądanie. Jak się podobało, zostawcie łapkę i suba i do następnego, cześć.